Nowe informacje z kopalni, Zofiówka. Odebraliśmy 4 sygnały tragedia w kopalni, Zofiówka. Prezes JSW, odebraliśmy 4 sygnały. Zastępy ratowników zjechały do miejsca indywidualnych sygnałów w lampach. Został ostatni odcinek 55 metrów, który jest zalany wodą, przekazano w czasie konferencji poświęconej akcji w kopalni, Zofiówka, na Śląsku. Do wstrząsu na głębokości 900 metrów doszło w sobotę 23 kwietnia. Jak dodano, ratownicy odebrali 4 sygnały górników z Zofiówki. 2 nakładają się praktycznie na siebie. Będziemy mieć pewność, gdy dotrzemy do tego miejsca, mówił Tomasz Cudny, prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Podkreślił też, że przed ratownikami stoją obecnie 2 zadania, dalsza budowa lutnociągu, a także skonstruowanie sprzętu, który pozwoli wypompować wodę z zalanego korytarza. To może potrwać około 7 godzin, przekazano. To około 500 metrów sześciennych wody, dodał. W czasie konferencji sprecyzowano też, że pompy do wybierania wody to narzędzia pneumatyczne. Najważniejsze jest ich połączenie i skierowanie w stronę zalanego terenu, przekazał prezes JSW Tomasz Cudny. Tragedia w kopalni, Zofiówka. W poniedziałek 25 kwietnia rano władze przekazały informacje o śmierci kolejnych 2 górników, z którymi stracono łączność w wyniku wstrząsu w kopalni, Zofiówka. Dziś wiemy, że kolejni 2 górnicy, którzy ucierpieli w wyniku katastrofy w Zofiówce, nie żyją. To jest już 6 górników, którzy zginęli, wskazał w czasie konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. Do wstrząsu w kopalni, Zofiówka, doszło nad ranem w sobotę godzina 3.40 w chodniku robót przygotowawczych na poziomie 900 metrów. W jego rejonie było 52 pracowników, 42 wyszło o własnych siłach. Wstrząsowi towarzyszył wypływ metanu, nie doszło jednak do zapalenia ani wybuchu tego gazu. Sprawę bada prokuratura. Rzeczniczka gliwickiej prokuratury Joanna Smoczewska powiedziała w poniedziałek, że wszczęte właśnie postępowanie dotyczy sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach poprzez dopuszczenie do prowadzenia robót górniczych w rejonie zagrożonym ryzykiem tąpnięcia i wypływem metanu.